Siostry i bracia, trwamy w oktawie Wielkiej Nocy. Radosne Alleluja przyprowadziło nas do Chrystusa Zmartwychwstałego. Wraz z naocznymi świadkami stajemy wobec największego cudu wszechczasów i wyznajemy, że Jezus żyje w swoim Kościele i udziela się przez sakramenty święte. Przez chrzest uczynił nas dziećmi Bożymi, abyśmy odtąd żyli dla Boga. Pomagają nam to zrozumieć nauki teologiczne rozwinięte przez wieki chrześcijaństwa. Tradycyjnie dziś modlimy się i wspieramy ofiarą media katolickie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. W czasie tej najświętszej ofiary modlimy się do Chrystusa Zmartwychwstałego w intencji księdza Tomasza, księdza Jana, księdza Macieja oraz kapłanów pochodzących z naszej parafii. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do świadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bo Dawid mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysięgał mu uroczyście, że jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Thank you.
według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i radością pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Wysłuchajmy dziś listu rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Umiłowani siostry i bracia, liturgia słowa ukazuje nam Piotra, który z mocą naucza o Jezusie Nazarejczyku, o tym, że został on umęczony i zabity, ale głosi także, że zmartwychwstał. Na końcu zaś potwierdza, że wszyscy jesteśmy tego świadkami. Jezus po zmartwychwstaniu spotyka kobiety i mówi do nich: idźcie i oznajmijcie moim braciom, że zmartwychwstałem. Ta prawda jest dla nas fundamentalna, bowiem słyszymy zapewnienie, że wiara nasza ma głęboki sens. Jesteśmy wszyscy przeznaczeni do zmartwychwstania. Nasze ciała ulegną zniszczeniu, ale jak śpiewamy w prefacji, nasze życie zmieni się, ale nie kończy. W mękę i śmierć Chrystusa zostajemy wszczepieni przez Chrzest Święty. On jest dla nas bramą wejścia do Kościoła, ale też bramą do zmartwychwstania. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. W Paschę Chrystusa jesteśmy jako chrześcijanie wprowadzeni przez Niego. O tym poucza apostoł narodów. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A dzieje się to w naszym życiu po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Kapłan polał nasze głowy wodą święconą, wypowiadając sakramentalne słowa. I zostaliśmy naznaczeni krzyżem świętym. Staliśmy się szczególnie wybranymi. Narodziliśmy się do nowego życia. Chrzest jest tym sakramentem, który do zbawienia jest konieczny. Z przyjęcia zaś chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wynikają też nasze zobowiązania do rozwijania i krzewienia, głoszenia i obrony naszej wiary. To właśnie chrzest uzdalnia nas do bycia Kościołem nauczającym i misyjnym. Tej prawdy nie można zatrzymać tylko dla siebie. Do nas kieruje Jezus swoje przesłanie: idźcie i nauczajcie. To z przyjętego przez nas chrztu wynika także obowiązek zachowania depozytu wiary i to nienaruszonego. Wobec zamętu w świecie my, chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do pogłębienia i umocniania wiary, ale także do dzielenia się nią i do jej obrony. Mamy w tym działać z odwagą, nie lękać się, moc bowiem w słabości się doskonali. Z mocą Ducha Świętego mamy głosić prawdy wiary i bronić jej w naszych domach, rodzinach, szkołach, uczelniach, miejscach pracy i odpoczynku. My jako świadkowie Jezusa Zmartwychwstałego
Ten obowiązek mamy niejako wpisany w nasze duchowe DNA. Umiłowani tak właśnie rozumiała swoją misję Jadwiga, królowa Polski, której 650. rocznicę urodzin w tym roku świętujemy. Ona fundowała klasztory i kościoły, była opiekunką sierot i wdów. To ona stoi u początku naszej Alma Mater. A pod krzyżem na Wawelu usłyszymy od Jezusa: czyń, co widzisz. Doprowadziła do chrztu Litwy i rozwoju chrześcijańskiej wiary w Europie. Mądra królowa prowadziła swoich poddanych ku wierze w Boga. Ona jest dla nas dziś wyraźnym przykładem do naśladowania. Tak swoje posłannictwo i misję rozumie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, którego fundamenty stawiała 627 lat temu ta święta królowa. My na wszystkich naszych 16 kierunkach kształcenia, w 10 dyscyplinach naukowych, na 6 wydziałach dążymy do zanurzenia w śmierć i zmartwychwstania Chrystusa. Niesiemy w sobie przygodę spotkania z Bogiem. A naszych studentów do tego przygotowujemy oraz prowadzimy. W tym odnajdujemy nasze naukowe i duszpasterskie powołanie. To jest też nasza tożsamość. I wierzymy, że dzisiaj do nas kieruje Zbawiciel swoje słowa, bowiem słyszymy wyraźnie: czyń, co widzisz. To także dlatego wraz z wieloma ludźmi dobrej woli budujemy kampus Jana Pawła II w Krakowie, by przyszłe pokolenia odnajdywały także w tym nowym miejscu swoje korzenie i tożsamość. By uczyły się tam szacunku do życia, budowania wszystkiego na chrześcijańskich wartościach oraz życia Ewangelią na co dzień. Drodzy moi, w imieniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pracowników nauki i administracji, studentów, doktorantów, naszych przyjaciół i dobrodziejów, życzymy na te wielkanocne święto Paschy, by wasze spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym było głębokie i owocne, aby zobowiązania wynikające z chrztu, jakie przyjęliście, wypełniały nasze codzienne życie. Niech każdego dnia spadają łuski z waszych oczu, abyście lepiej widzieli poprzez wiarę umiłowane oblicze Chrystusa. Dziękuję wam za wsparcie, jakiego udzielacie naszej uczelni. Przyszłość katolickich miejsc poszukiwania i odkrywania Boga jest bowiem w waszych rękach. Chrystus zmartwychwstał. My wszyscy w tym nowym życiu mamy swoją nadzieję i szczególne miejsce. Podpisał ksiądz profesor rektor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Jana Pawła II.